Witamy Państwa w środowy poranek w Opolu, w centrum miasta, ulica Kościuszki. Dzisiaj już sporo samochodów tutaj, nie ma się czemu dziwić. I uwaga, ważna informacja dla kierowców. Dziś Opole zdecydowało o tym, że od 18 marca, od dziś strefa płatnego parkowania w Opolu nie będzie obowiązywać kierowców. To jedno z działań mających pomóc mieszkańcom Opola w przedostawaniu się do innych stref miasta. To oczywiście związane jest z tym, że nasza komunikacja miejska w tej chwili kursuje nieco rzadziej. Jeśli chodzi o rozkład jazdy, to obowiązuje ten wakacyjny. W związku z tym mają Państwo okazję swoim samochodem przyjechać, zaparkować i załatwić potrzebne sprawy. Przedsiębiorcy oczywiście na głowie mają też swoje problemy. Opole szykuje pakiet pomocowy dla opolskich przedsiębiorców. Szukajcie Państwo informacji na naszej stronie internetowej www.opole.pl. I trzecia rzecz. Dzisiaj jesteśmy celowo tutaj przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum. Jedna z opolskich przychodni, która oczywiście przyjmuje w zmienionej formie pacjentów. Tutaj już przy drzwiach trzeba poddać się specjalnej kontroli. Tam pobierana jest informacja od pacjenta. Ci, którzy mają umówione wizyty, wchodzą wtedy do przychodni laboratorium, a także punkt zabiegowy przyjmuje tylko w ściśle określonych sprawach. Jest mocno ograniczona jego działalność. Jeśli chodzi o przychodnie pozostałe, czyli na Zaodrzu, czy też w Śródmieściu, tam pacjenci wchodzą pojedynczo, są przyjmowani, wychodzą i dopiero wtedy wchodzi następny pacjent. Tam jest też utrudniony dostęp do specjalistów. Do 20 marca niestety na spotkanie z nimi nie można liczyć. Diabetolog przyjmuje, bo to ważne, przyjmuje tylko i wyłącznie pod numerem telefonów. I właśnie do telefonów dochodzimy. Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki bardzo proszą pacjentów o to, by kontaktować się telefonicznie, by możliwe wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie. To oczywiście ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, a także i personelu, dlatego że ograniczone są także i środki, którymi dysponują przychodnie. Do wojewody już 6 marca zostało wysłane odpowiednie pismo o wsparcie właśnie w tej kwestii. Niestety odpowiedzi nie ma, liczymy na to, że ona nadejdzie. A zatem jeśli Państwo wybierają się do przychodni, to pamiętajmy, że najpierw lepiej zrobić to telefonicznie, niż narażać się na ewentualną jakąś niebezpieczną sytuację zdrowotną. No i skoro jest środa i w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Mózgu, to właśnie warto i pomyśleć czasem o tym, czy w takiej, a nie innej formie można załatwić dzisiaj swoją sprawę. Zdrowia Państwu zatem w środę życzymy.